Cześć. W dzisiejszym filmie platforma gamingowa, o której raz już wam wspominałam, natomiast pojawiło się sporo zmian, dlatego przeprowadzę was od początku do końca i pokażę jak grać. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram. Umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Okej, okay, o czym dziś mowa? Mowa będzie o Olympics, platformie, która zdobywa coraz to większe zainteresowanie wśród kryptowaluciarzy. Czym jest platforma? Wcześniej porównałam tę platformę do platformy Kurnik i chyba przy tym pozostanę. Kiedyś na Kurniku graliśmy w gry karciane, w kalambury, chyba też bilard. Na pewno kojarzycie. Olympics to właśnie taka platforma, na której również gramy w gry. Mamy tu zdecentralizowany profil gracza, ujednolicony we wszystkich grach. Oczywiście rywalizujemy tutaj między sobą i budujemy Reputację. W tej chwili gramy używając testowych tokenów, natomiast ostatecznie gra będzie toczyć się o prawdziwe pieniądze. Najważniejsze będą tutaj umiejętności. Sieć testowa, którą obecnie używamy, uczy nas gry, poruszania się po platformie i wszelkich innych zasad. Gier trochę przybyło, odkąd mówiłem o Olympics i mamy tutaj Clash of Orbs, New York Checkers, Reversi, the Zero, Cryptopool oraz Crypto Chess Kings, czyli po prostu szachy. Więc mamy tutaj troszeczkę gier, w które będziemy grać. A jak rozpocząć grę? Wchodzimy poprzez link, a mój link polecający do eLimbix znajduje się w opisie tego filmu. Przechodzimy do głównego kokpitu, łączymy się ULETEM, najlepiej Metamaskiem, sieć Sepolia, wybieramy questy i wykonujemy zadania. Tutaj będziecie mieli na pewno ETH Claim. Oraz USDC claim. To koniecznie musicie zrobić. Questy na pewno Wam w tym pomogą, a będą one między innymi widoczne właśnie tutaj. W tych zadaniach m.in. będziemy musieli pobrać właśnie testowe tokeny, czy też dodać do trust para USDC. Może być to na początek na przykład 20 dolarów. Bez tego nie ruszymy dalej. Kiedy zbraknie wam trust, to normalnie klikamy Add i możemy grać dalej. Jak dokładnie dodać Trust, to pokazywałam wam w ostatnim filmie na temat właśnie platformy gamingowej, czyli Olympics, ale możemy to również zrobić w bardzo prosty sposób i wam teraz to pokażę na przykładzie Clash of Orbs. Oczywiście możemy to zrobić na zwykłym kokpicie, natomiast ja wam tutaj pokażę. Klikamy Increase. No, i tutaj załóżmy wpisujemy 5 dolarów, 20 dolarów czy też 30. No i klikamy Increase. Oczywiście wszystko zatwierdzamy na Metamasku i tym sposobem dodaliśmy trasta. Jeżeli będziecie korzystać z tych questów, to Wam wszystko one podpowiedzą, co jak po kolei zrobić. Także się nie martwcie. Skoro jesteśmy już przy Clash of Orbs, to idziemy do próbnego meczu, jeżeli jeszcze w to nigdy nie graliście. Tutaj jest Training Camp, więc klikamy Play Now i. Po prostu gramy sobie taką testową gierkę. Pamiętajcie, że bez tego próbnego meczu nie zagracie z innymi osobami. Po tym próbnym meczu tworzymy swój pokój lub dołączamy do czyjegoś. Aby stworzyć, wybieramy Create, zaznaczamy, czy pokój ma być publiczny, czy też prywatny, wybieramy rodzaj gry, tutaj są te rodzaje gry, o których Wam niedługo powiem, zaznaczamy Competitive, tutaj o jaką stawkę gramy, a następnie Create. Tutaj mamy room code, więc podajemy albo dla znajomego, albo możemy napisać na głównym czacie, a możemy też go w ogóle nie podawać, ponieważ ten pokój jest publiczny i na pewno nas ktoś tutaj zauważy i do nas przyjdzie. Jeśli twój znajomy podaje ci kod do wspólnej gry, to wystarczy, że klikamy tutaj w join. Wpisujemy tutaj kod i klikamy join. Pamiętajcie, że jak już dołączymy do pokoju, to klikamy Ready. W Clash of Orbs mamy parę plansz, jeśli mogę to tak nazwać. W arenie pokazywałam Wam, że chodzi o utrzymanie się na planszy, a cel jest taki, aby drugą osobę wyrzucić z planszy. Są tu także darcy, czyli liczy się tutaj największa ilość punktów. Celujemy w 50. Im więcej, tym mamy po prostu większą szansę na wygraną. Mamy też Kinga. Tu najlepiej pozbyć się króla przeciwnika albo ja to mówię na to kulki, pozbyć się tych trzech kulek przeciwnika. Mamy też futbol, strzelamy tutaj piłką do bramki. Możemy też celować przeciwnika do bramki, on wtedy wypada z planszy. Jest też bomber, i tu musimy za każdym razem się ruszyć, bo inaczej wpadniemy w dziurę. Za każdym naszym ruchem bomba wybucha i musimy uważać na wszystkie pozostałości po tych wybuchach. 16% naszego ruchu wystarczy, aby nie wpaść po wybuchu, na którym staliśmy. Niedawno dodany monster. Musimy być jak najdalej od niego i monster pokazuje, gdzie ma zamiar iść. Natomiast, zdarzając się, możemy oczywiście trafić, że wylądujemy obok niego. Po czym, oczywiście, ten monster uruchamia laser i gniemy. Wszystkie te gry są naprawdę szybkie, możemy w łatwy sposób nabić punkty na platformie Olympics. Są też oczywiście inne gry typu Cad the Zero, tu poruszamy się jedynie strzałkami i musimy uważać na czerwone. Ja poruszam się szybko, dopóki nie zauważę czerwonego i w dalszych questach macie za zadanie zdobyć pół dolara bodajże, więc myślę, że warto przyjąć taką taktykę, jak we mnie idzie i tak jak powiedziałam, szybko klikać jednym przyciskiem, a gdy widzimy czerwone, to po prostu zwalniamy i wtedy myślę, że zdobędziecie te pół dolara. Jest też oczywiście bilard, tu nie muszę tłumaczyć, co warszawy, jest naprawdę w co grać. We wcześniejszym filmie, do którego oczywiście zapraszam, mówiłam o Galxe, w którym macie możliwość Zdobycie NFTK i daje on nam busta do punktów. Tam są proste zadania typu: nie wiem, zafollowować na Twitterze, gdzieś tam pewnie podać się dalej. Tak trochę wymyślam, bo już nie pamiętam co tam było, ale myślę, że warto do tego zajrzeć. Nie wiem, czy jest jeszcze to w ogóle dostępne, ale na pewno warto właśnie to sprawdzić. Druga sprawa nie jest. Tutaj trudno nabić te punkty, także jeśli chcecie się na tym skupić, to warto przyjąć na przykład ilość punktów dziennie, które zdobywacie, na przykład 2000, żeby mieć tu fajny wynik. Kolejna sprawa, na początku zdobywamy bardzo mało punktów, ale po jakimś czasie wychodzi na przykład 100 punktów za grę, więc nie ma co odpuszczać, tym bardziej na samym początku. Gra codzienna również daje nam boosta, więc warto grać codziennie. Nawet jak nie mamy czasu, to możemy zagrać się w Cut the Zero. Parę sekund wystarczy, żebyśmy mieli no, tego boosta dalej. I godziny happy hours, tutaj jak widzimy za 48 minut rozpoczną się szczęśliwe godziny i jak widzimy mamy tutaj także takiego busta 50% respektu. Zazwyczaj te happy hours są w okolicach 18.00, czasami zdarza się tak jak dziś, że nagrywam to o godzinie. 13, więc o 14 będzie właśnie ta szczęśliwa godzina i będziemy mogli po prostu zarobić więcej punktów, więc to też jest jakiś boost. I co jeszcze ważne, wykonujemy tutaj questy, te codzienne wszystkie questy, klejmujemy takiego NFT-ka, który daje nam przez chwilę również boosta do kolejnych gier. I są też questy, w których mamy sporo zadań i po ich ukończeniu mamy albo NFT, albo właśnie sporo punktów. Więc uważam, że warto skupić się również na tych questach. Nie ma co też specjalnie przegrywać, bo być może będzie to zauważalne i szkoda po prostu naszego czasu. I pamiętajcie też, że to co piszecie na czacie na Olympics jest widoczne, więc czasem warto... Powstrzymać swoje emocje. Tak jeszcze myślę, o czym warto wspomnieć. Na razie nic mi już nie przychodzi innego do głowy. Jeśli wy będziecie mieli jakieś podpowiedzi czy też pytania, to piszcie w komentarzach pod filmem. I co, widzimy się na Olympic. Sporo osób pisze, że jest ode mnie, więc fajnie, że mogę z wami pograć i często poprzegrywać. No, niestety ktoś musi. Ok, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, mam nadzieję, w czwartek. Pozdrawiam, hej!